celi śmierci. Linda Carty. Film Wernera Herzoga. Kara śmierci obowiązuje w 34 amerykańskich stanach, ale ostatnimi laty jest wykonywana tylko w 16 z nich. Najczęściej stosuje się śmiertelny zastrzyk. Jedynie w Utah, jeszcze niedawno, skazany mógł stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Jestem Niemcem, czyli człowiekiem z zupełnie innego kręgu kulturowego. Jestem też gościem w Ameryce, ale mimo całego szacunku zdecydowanie sprzeciwiam się karze śmierci. Amazing grace, how sweet the sound. 10 lat temu w tej okolicy, na północy Houston, popełniono zbrodnie. Na pustej dziś działce znaleziono ciało młodej kobiety. Po drugiej stronie ulicy spotkaliśmy tych mężczyzn. Co tam się stało? Nie mogłem tam wejść. Policja wszystko zamknęła. Nie wiemy. Ale coś stało się na podwórku. Tyle wiem. Co? Nie widziałem, ale na podwórku było mnóstwo ludzi, a w samochodzie zwłoki. Śledczy znaleźli ciało młodej matki w bagażniku jednego z samochodów, a jej wciąż żywe dziecko w drugim. Tak mówili w wiadomościach. Właśnie. Chodziło o jakąś kobietę z dzieckiem. Dziecko jeszcze żyło. Kobietę znaleźli związaną i martwą w samochodzie. Potem dom zburzono? Tak, jakieś 3 miesiące temu. Teraz to pusta działka. Tak, i chcą ją sprzedać. Stało się coś jeszcze? Nie tutaj. Gdzie doszło do drugiego morderstwa? Gdzieś indziej. Jakiś facet kupił działkę. Ktoś inny. I kogoś zamordował? Tak. Ale gdzie indziej? Nowy właściciel też kogoś zabił? Tak, ale nie tutaj. Skąd tyle zła? Wiecie? Co tu się działo? Tutaj tak już jest. Nikt nie myśli, że może go spotkać coś takiego. Codziennie ktoś tutaj ginie. Śledztwo w sprawie zwłok młodej kobiety w bagażniku doprowadziło policję do Lindy Carty, która została skazana na śmierć. In Jesus I found, I was blind, but now I see. Linda Carty, some people. Niektórzy śpiewem zarabiają na życie. Tak. Pani śpiewa o życie. Dlatego jest mi tak smutno. Chyba zaraz się rozpłaczę. Chce mi się płakać, bo czuję ból.
Tutaj głęboko. I nie chodzi o to, że uważam się za ideał. Nie twierdzę, że Linda Carty nigdy nie zrobiła niczego złego. Mówię tylko, że nie popełniłam tej zbrodni. Najgorsze, co mogło mnie spotkać w całym życiu, to oskarżenie o zbrodnię, której nigdy bym nie popełniła. Nie ma żadnych konkretnych dowodów, które łączyłyby mnie z tą sprawą. Oskarżenie odegrało prawdziwą oskarową rolę. Wcisnęli sądowi, przysięgłym i opinii publicznej fantastyczną, dziwaczną bajeczkę o kobiecie, której nawet nie znali. A skończyło się tak, że trafiłam do celi śmierci. Była pani oskarżycielem w trakcie procesu Lindy Carty. Na czym polegała jej zbrodnia? Była winna porwania i morderstwa. Linda Carty mieszkała na tym samym osiedlu co Joanna Rodriguez i jej mąż Raimundo. Bardzo blisko. Widziała, że Joanna była w ciąży. Obserwowała jej przebieg. O ile wiem, obie rodziny się nie znały. Raimundo twierdził, że nigdy nie spotkał Lindy. Nie wiedział, kim jest ani gdzie mieszka. Natomiast Linda znała Joanna i Raimunda. Mąż Lindy bardzo pragnął mieć dziecko. Kilkakrotnie mówiła mu, że była w ciąży, ale poroniła. Jej mąż był coraz bardziej zniecierpliwiony. Chciał zakończyć ten związek, ponieważ nie mógł doczekać się dziecka. Moim zdaniem Linda za wszelką cenę chciała ratować małżeństwo. Potrzebowała dziecka. Wybrała dziecko Joanny i Raimunda. Jestem przekonana, że dokładnie to zaplanowała. Spotkała się z ludźmi, o których wiedziała, że nie stronią od przestępstwa. Wmówiła im, że w domu Joanny i Raimunda znajdą ponad 400 kg marihuany, że oboje handlowali narkotykami na dużą skalę. Wynajęła zbirów z ulicy? Tak. Bandytów. Ludzi, dla których liczyły się tylko szybkie pieniądze i narkotyki. Wynajęła ich, ponieważ umiała się z nimi dogadać. Wiedziała, jak ich skusić. Przekonała ich, że w tym małym mieszkanku w Spring Branch znajdą ponad 400 kg marihuany. Chris Robinson, jeden ze sprawców, odbywa wyrok 35 lat więzienia. Chciałbym porozmawiać o Lindzie Carty. Zrobiliśmy z nią wywiad. Zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z atakiem pana i pańskich wspólników na mieszkanie jej sąsiadów. Liczyliście na jakiś łup, prawda? W domu miało być ponad 400 kg marihuany. Prawie pół tony. Tak. Potem mówiła o prawie 200. Linda bez przerwy kłamała i kłamie. Przez lata byłem oczerniany. Nosiłem brzemię winy. Teraz za to pokutuję. I chcę o tym zapomnieć. Zgodziłem się na ten wywiad, ponieważ uważam, że ludzie znają tylko jedną wersję tamtych wydarzeń i że nadszedł czas, by poznali także moją. Ale czuje się pan odpowiedzialny? Oczywiście. Nie ma sensu zaprzeczać temu, że brałem udział w przestępstwie. Ale wtedy to było jedno wielkie kłamstwo. Wszystko było kłamstwem. Okłamała was, że w domu jest prawie pół tony marihuany? Tak. Kiedy poznałem Lindę, handlowała narkotykami.
Sprzedawała całe kilogramy trawki. Dlatego od razu uwierzyłem, że tam naprawdę jest marihuana. Wmówiła im też, że Joanna miała romans z jej mężem. Z mężem Lindy Carty. Tak, Lindy Carty. I że to on jest ojcem jej dziecka. Linda uważała więc, że to dziecko powinno należeć do niej. W rozmowie z jednym ze wspólników stwierdziła: chcę mieć to dziecko. Możecie zabrać trawkę, a ja wytnę dziecko z brzucha tej dziwki. Tak powiedziała. Chciała użyć nożyczek, które potem stały się dowodem w sprawie? Tak. W jej mieszkaniu znaleziono nożyce chirurgiczne i inne instrumenty, które wskazywały na zamiar usunięcia dziecka z brzucha matki. Jej mąż chciał dziecka. Ona nie mogła urodzić. Wymyśliła więc, że je porwie. To nawet trudno sobie wyobrazić, jak można ukraść komuś dziecko. Kiedy się pan o tym dowiedział? Jak długo przed incydentem? To wszystko zajęło jakieś 3 dni. Planowanie i wykonanie. Na pewno nie chodziło o spontaniczną, jednodniową akcję. Wszystkie mieszkania na osiedlu są takie same jak mieszkanie Lindy Carty. Linda Carty zaprowadziła was do swojego mieszkania, wtedy już pustego. W ten sposób dowiedzieliście się, jak wygląda rozkład tego drugiego mieszkania. Tak, góra, dół i cała reszta. Wszystko sobie obejrzeliśmy. Pokazała nam całe mieszkanie, dokładnie naprzeciwko tamtego. Przez chwilę zastanawiał się pan, czy nie włamać się tam sam. To prawda. Nie potrzebowałem wspólników. Musieli mi tylko pokazać, gdzie to jest. Potem ich nie potrzebowałem. Ale z jakiegoś powodu nie chcieli puścić mnie samego. Cały czas byli przy mnie. Chyba bali się, że ich wykiwam. Jak wyniosłby pan prawie 1,5 tony marihuany? Wystarczyłoby kilka samochodów. Albo zabrałbym tylko tyle, ile dałbym radę. Zastanawia mnie jedna rzecz. Dorasta pan na ulicy. Nie był pan grzecznym chłopcem. Handlował pan narkotykami i tak dalej. Jak dał się pan wciągnąć coś tak głupiego i opłakanego w skutkach? Przez chciwość. Chciwość? Tak. To proste. Chciwość odebrała mi rozum. Widziałem tylko ewentualne zyski. Nie chciałem myśleć o ryzyku i następstwach. Liczyło się tylko to, co nam powiedziała, dopóki nie okazało się, że tak naprawdę nic tam nie ma. Wtedy sytuacja nagle się zmieniła. Człowiek chce się wycofać, ale zabrnął już tak daleko, że może jedynie brnąć dalej. Linda powiedziała mi wtedy, że siedzimy w tym razem. Jeśli ona pójdzie na dno, to ja też. I jak widać, tym razem nie kłamała. Co stało się tej fatalnej nocy z wtorku na środę? Wspólnicy Gerald Anderson, Chris Robinson i Carlos Williams włamali się do mieszkania Joanny i Raymonda. Był tam też znajomy Raymonda. Wszyscy spali, była późna noc. Linda nie wiedziała, że Joanna urodziła 2 dni wcześniej. Dziecko spało w łóżku z Raymondem i Joanną. Spali na górze, w sypialni. Znajomy Raymonda spał na dole. Joanna spała z maleństwem.
Pewnie nie czuła się najlepiej. W końcu poród odbył się zaledwie dwa dni wcześniej. To było jej pierwsze dziecko. Była obolała, ale szczęśliwa. Potrafię to sobie wyobrazić. Karmiła chłopca piersią, więc leżała obok niego naga albo prawie naga. Ci mężczyźni włamali się do ich mieszkania. Zaczęli wszystko rozrzucać. Rampaging through the house. Według zeznań znajomego Raymunda i jego samego, sprawcy cały czas krzyczeli, a ofiary niezbyt dobrze rozumiały angielski. Byli uzbrojeni? Tak. I zamaskowani? Chyba tak. Choć ofiary były pewne, że to czarni. Wdarli się do sypialni cały czas krzycząc. Jeden uderzył Raymunda w głowę pistoletem. Raymundo zaczął krwawić i upadł. Nie wiem, czy stracił przytomność, ale nie mógł się bronić. Zabrali Joanna i dziecko, po czym zeszli na dół. W domu nie było marihuany, ani pół tony, ani 200 kilo, nic. Raymundo był dobrym człowiekiem, pracował na budowie. Zwykły, uczciwy człowiek. Powiedzcie im, żeby oddali mi rodzinę. Tylko tego chcę. Nie myślał pan, że dojdzie do porwania młodej matki i jej maleńkiego dziecka? Nie, nigdy. A nawet gdybym coś podejrzewał, jak już mówiłem, kiedy zadajesz się z handlarzami narkotyków, nie dzwonisz na policję. Po prostu robisz z nimi interesy. To, co dzieje się na ulicy, zostaje na ulicy, cokolwiek by to było. Jeśli ukradną ci pieniądze, sam próbujesz je odzyskać. Wszelkimi dostępnymi środkami. Nawet sprzecznymi z prawem? Tak. To sprzeczne z zasadami, by wciągać kogoś, kto w tym nie siedzi. Ktoś cię okradł, ty okradasz jego oko za oko. Kiedy zrozumieli, że Joanna już urodziła dziecko, nie wiedzieli, co robić. Zawlekli Joannę na schody, oddali dziecko Lindzie i zapytali, co z nią zrobić. Czy wszyscy trzej oskarżeni potwierdzili taką wersję wydarzeń? Tak. Ale według prawa Teksasu oskarżonego nie można skazać na podstawie zeznań wspólnika, w tym wypadku trzech wspólników. Muszą być jakieś inne dowody potwierdzające jego winę. Mieliście coś takiego? Oczywiście, całe mnóstwo. Noworodek i cała wyprawka. Linda opowiadała wszystkim, że jest w ciąży i niedługo urodzi. Potem chwaliła się chłopcem. Samochody, w których znaleziono ciało Joanny Rodriguez oraz jej dziecko, należały do córki Lindy Carter. Jedynym, co łączyło mieszkanie Joanny Spring Branch i dom, obok którego odkryto jej ciało, była Linda Carter. Tylko ona w jakiś sposób łączyła oba te miejsca. Warto też podkreślić, że to Linda Carty wskazała policji miejsce, gdzie znaleziono zwłoki Joanny Rodriguez oraz jej dziecko. Skąd je znała?
Była tam wcześniej. Kiedy twierdzi, że o niczym nie wiedziała, kłamie. To ona doprowadziła policję do zwłok i dziecka. Dwa znalezione na miejscu zbrodni samochody rzuciły podejrzenie na Jouvel, córkę Lindy Carty. Dziecko znaleziono w jej samochodzie. Zwłoki matki w drugim, wypożyczonym na jej nazwisko. Co stało się z Joanna Rodriguez? Zamknęli ją w bagażniku samochodu. Proszę to sobie wyobrazić. Nie rozumiała po angielsku. Niedawno urodziła dziecko. Wciąż była wyczerpana porodem. Jakaś inna kobieta zabrała jej dziecko, trzymała je w ramionach. Musiała się zastanawiać, co się dzieje. Dlaczego zamknęli ją w bagażniku? Wyobraża pan sobie coś straszniejszego niż zamknięcie w bagażniku w środku nocy? Zamknęli ją tak, z rękoma związanymi na plecach i ze skrępowanymi nogami. Trudno mi nawet myśleć, jak bardzo musiała być przerażona i co działo się w jej głowie. Jak zginęła? Umarła, ponieważ Linda Carty założyła jej na głowę worek na śmieci i bardzo skrupulatnie owinęła taśmą kilka razy. Na kawałku taśmy z ust i nosa Joanny znaleziono ślady prób zaczerpnięcia powietrza. Próbowała oddychać, ale nie mogła się uwolnić. Miała związane ręce. Miała foliowy worek na głowie oraz taśmę na ustach i nosie. Tak właśnie umarła, próbując chwycić oddech. Trzej sprawcy twierdzili, że opuścili mieszkanie na kilka godzin, a kiedy wrócili, Joanna Rodriguez już nie żyła. Był bardzo upalny dzień. Dziecko przeżyło tylko dlatego, że mężczyźni odpalili silnik samochodu i włączyli klimatyzację. Linda została sama z młodą matką, która umarła. Kto ją zabił? Według mnie Linda. Tam była tylko ona i ta kobieta. Wszyscy inni wyszli. Tylko ofiara i Linda. A kiedy wróciliśmy, już nie żyła. Zastanówmy się, kogo Joanna mogłaby ewentualnie rozpoznać? Oczywiście tylko i wyłącznie kobietę, która mieszkała na tym samym osiedlu. To mówi samo za siebie. To dlatego Linda musiała ją zabić. Po wszystkim chciała złapać taksówkę. Powiedziałem, że lepiej nie, że zawiozę ją tam, gdzie chce. Pojechaliśmy do motelu. W pokoju zobaczyłem dziecięce ubranka, leżaczek, nosidełko. Co to miało być? Zapytałem ją wtedy, czy o to chodziło. Co odpowiedziała? Nic. To był jeden z tych momentów, kiedy chciałem zabić Lindę. Na miejscu. Gdybym zrobił to wcześniej, prawdopodobnie ocaliłbym życie tej młodej kobiecie. Tak uważam. Jeśli ktoś powinien wtedy zginąć, to tylko Linda. Jestem o tym całkowicie przekonany. Lindo, wczoraj mówiłem ci o śledztwie w sprawie porwania młodej kobiety i jej dziecka, prawda? Nie mam z tym nic wspólnego. Byłaś w motelu Hampton Inn? Tak. Dlaczego? Zatrzymałam się tam na chwilę.
Dlaczego nie mieszkałaś w waszym nowym domu z rodziną? Tam było zbyt wielu ludzi, musiałam trochę odpocząć. Masz dzieci? Tak, córkę. Ile ma lat? 21. A młodsze? Nie. W samochodzie miałaś dziecięce nosidełko. Po co? Mam tam różne rzeczy, nie tylko nosidełko. Po co ci ono? Bo byłam w ciąży, ale poroniłam. Kiedy? Jakieś 5 miesięcy temu. 5 miesięcy. Tak. Przeprowadzaliśmy się. Zabrałam je z mieszkania na końcu. Po co były ci te rzeczy dla dziecka? Byłam w ciąży. Kiedy poroniłaś? W 6 miesiącu. Kupiłam to wszystko o wiele wcześniej, nawet 1,5 roku wcześniej. Wczoraj byłaś w motelu Hampton Inn. Tak. Dzwoniłaś do recepcji z prośbą o wanienkę dla dziecka? Nie. To była moja wanienka. Miałam ją w pokoju. Dziecięcą? Tak. W mieszkaniu. Była w szafie na piętrze. Zapomniałam o niej. Zabrałam ją na końcu. Zadzwoniłam tam i powiedziałam, że wracam na noc i że coś tam zostawiłam. Facet zapytał, co? Odparłam, że wanienkę. Wciąż w pudle nierozpakowaną. Dostałam ją od kogoś, kazał mi poczekać. Po co przyniosła się do motelu? A co, miałam trzymać w samochodzie? Wolałam wszystko zabrać. Nigdy nic nie wiadomo. Czy opowiadałaś ludziom, że za kilka dni będziesz miała dziecko? Mówiłaś tak? Nikomu nie mówiłam, że będę miała dziecko. Nikomu z sąsiadów? Nie. Mówiłam, że chcę mieć dziecko. A nie, że będę miała, jakbym chciała je porwać lub ukraść. Gdybym chciała urodzić dziecko, urodziłabym. Wielka mi sprawa. W ogóle nie znam tych ludzi. A teraz siedzę. Wszyscy chcą mnie wrobić w morderstwo. Bo zwłoki były w moim samochodzie. Pożyczyłam go temu facetowi, rozumiecie? A on mnie wrobił. Jak zwłoki znalazły się w bagażniku twojego samochodu? Też chciałabym wiedzieć. Ktoś to wie. Mam nadzieję, że też się dowiem. Ktoś musi to wiedzieć. Pożyczyłam samochód facetowi. Przedstawił się jako Oscar. Nie wiem, czy to prawdziwe imię. Kiedy dzwoniłam na komórkę, wyskakiwał inny numer, inne imię. Pożyczył samochód na 5, 10, góra, 15 minut. Chcę pani ponownego procesu, ponieważ pani zdaniem została pani wrobiona przez ludzi zagrożonych pani współpracą z agencją do walki z narkotykami. Między innymi. Wrobił mnie ktoś, o kim zbierałam informacje dla DEA. To było moje zadanie. Handlowała pani narkotykami? Nie, to tylko wroga propaganda. Przykro mi, ale w takim razie padłem jej ofiarą. Zostałam zwerbowana przez DEA. Tylko dlatego, że przyjaźniłam się z pewnym Jamajczykiem, który był na ich liście. Chcieli go dopaść, a mogli to zrobić tylko poprzez jego dziewczynę, czyli mnie. Pracowałam dla nich. Przygotowywałam prowokacje, ustawione transakcje, tak żeby nikt się nie zorientował. Rozumiem. Mogłam to robić bez trudu, nie narażając się na większe ryzyko. Musiała pani być sprytna. Bardzo. To trochę przypominało pracę psychologa albo psychiatry. Musiałam czytać im w myślach, interpretować mowę ciała, błyskawicznie reagować na jakiekolwiek zagrożenia. Bez przerwy musiałam być czujna. Tym się właśnie zajmowałam.
Wrobili mnie ludzie, których rozpracowywałam. Zrzucili na mnie winę za coś, co prawdopodobnie sami zrobili. Jaki był plan Lindy? Jaka była umowa? Co chciała zrobić? Mówiłeś, że rekrutowała ludzi. Co to znaczy? Wszystko zaczęło się od jej gadania. Rozumie pan? Próbowała nami manipulować, wykiwać nas. Wrobiła nas. W co? We włamanie i napaść. Wmówiła nam, że tam są dragi. Że podobno mają tam prawie 0,5 tony trawki. To był piątek, prawda? Co wam obiecała za napaść? Miała być jakaś nagroda? Wszystko, co znajdziemy w domu. Daliśmy się wrobić. Mówiła wam, że jest w ciąży? Tak. Co jeszcze mówiła o sobie? Że była w ciąży i miała męża. Potem po wszystkim wróciła. Miała dziecko. Powiedziała, że to dziecko jej męża. To dziecko, które ukradliście? My? Nie ukradłem żadnego dziecka. Dziecko zabrane z tego domu. Twierdziła, że jest jej i jej męża. Powiedziała, że jakaś kobieta była w ciąży z jej mężem albo miała z nim dziecko. Coś takiego. Kobieta, którą zabraliście z domu, miała dziecko. Jej męża. Z jej mężem? Tak. Czyli powiedziała wam, że dziecko zabrane z tego domu było jej, to znaczy jej męża? Tak. Mieliście coś na twarzach? Miałeś maskę? Tak, kominiarkę. Nie chcieliśmy nikogo zabić. Mieliście broń? Nie wszyscy. Słucham? Nie wszyscy. A ty miałeś? Tak. Zostałeś na dole, czy wszedłeś na górę? Byłem i tu, i tu. Przeszukiwałem dom. Rozumiem. Szukałem trawki. Znalazłeś? Nie. Co powiedziała wam Linda? Żebyśmy zabrali paczkę. Co? Paczkę. Paczkę? Tak. Co to znaczy? Myślałem, że to trawka, ale nie. Powtarzałem im, że tam nie ma trawki. Chyba chodziło o dziecko. Spójrz na te zdjęcia. To 6 czarnych mężczyzn. Rozpoznajesz któregoś? Tego znam. Numer 3. Kto to? Nie znam imienia, ale widziałam go z tym. Numer 4. Imię? Chyba Chris. Tak, do niego mówili. Tego też widziałam, ale nie znam imienia. Rozpoznajesz numer 3, 4 i 5, ale nie znasz ich imion? Na tego mówili Chris. Wiesz, że został aresztowany? Aresztowany? Tak. I wszystko nam opowiedział. O czym? O tym, co działo się z tą porwaną kobietą. Porwali jakąś kobietę? A ty im pomagałaś. Nieprawda. On kłamie. Nie dam się wciągnąć w to szambo. Nie mam z tym nic wspólnego. Jak możesz tak mówić, skoro zwłoki znaleziono w twoim bagażniku? Bo byłam na tyle głupia, by pożyczyć komuś mój samochód. To moja jedyna wina. Po co mi cudze dziecko? Nie jest moje. Mam swoją córkę, jestem z niej dumna. Charlie o tym wie.
Ile lat ma córka? 21. To dobra dziewczyna. Charlie wam to potwierdzi. Ja też nie jestem zła. Dziękuję, że się pani z nami spotkała. Wiem, że ma pani plany. Tak. Jadę zobaczyć się z mamą. To 4-godzinna wizyta, a właściwie 4 godziny drogi i 2 godziny widzenia. Zmienili zasady, nie mogę zabrać synów, ale jedzie cała reszta rodziny. Co pani teraz czuje? Radość. Zawsze byliśmy z żytą rodziną. Kiedyś po prostu do niej wpadaliśmy na obiad albo śniadanie. Czasem gdzieś wychodziliśmy razem. Teraz to niemożliwe i bardzo mi tego brakuje. Długo nie mogłam się przyzwyczaić, że muszę prosić o widzenie z mamą. Ale cieszę się, że ją zobaczę. Przynajmniej spędzimy razem trochę czasu. Co poszło nie tak? Wszystko. Od samego początku. Mama nie powinna znaleźć się w takiej sytuacji. Pomagała innym, dbała o bezpieczeństwo moje i swoich wnuków. Potem coś się zmieniło. Była w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. A teraz za to płaci. Powie pani coś więcej? Oczywiście. Mama pracowała dla DEA. Zbierała informacje, przenikała do gangów, identyfikowała dealerów. Potem przekazała sprawę DEA, Charlie'emu i całej reszcie, a oni robili swoje. Tak się jakoś stało, że ci faceci porwali kobietę z dzieckiem. Kobieta zmarła. DEA obróciło wszystko przeciwko mamie. Kazało im zeznawać przeciwko niej. Mówić, że to ona wszystko wymyśliła. A to idiotyzm. Problem w tym, że mama miała bardzo kiepskiego adwokata, który nawet nie próbował podważyć wersji prokuratury. Przysięgli w nią uwierzyli. Jest jeden zastanawiający szczegół. Samochód, w którym udusiła się ta kobieta, był wypożyczony na pani nazwisko. Jak to możliwe? Mama przeprowadzała się w weekend przed moim wyjazdem na Florydę na wakacje z kuzynami. Wypożyczyła samochód, bo ja właśnie dostałam swój pierwszy. Nie miałam zamiaru oddawać jej mojego pierwszego wozu. Ale jakiś musiała mieć. Postanowiłyśmy, że jakiś wypożyczymy. Potrzebowała go tylko na kilka dni na przeprowadzkę. Potem, po moim wyjeździe, mogłaby wziąć mój i jeździć nim, aż wrócę. Kiedy dowiedziałam się o całej sprawie, byłam bardzo zaskoczona. O ile rozumiem, bo nie przyglądałam się temu dokładniej, jakiś znajomy mamy pożyczył od niej mój samochód. Ten wypożyczony czy pani czarny? Tak, wtedy miała pani dwa. Swój własny i wypożyczony. Tak, pożyczył go. Mama pojechała moim, by go znaleźć, bo ten znajomy nie wracał. I przede wszystkim nie powinien nim jeździć. Najpierw nie mogła go znaleźć, potem znalazła. W ten sposób miała dwa samochody. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie, a teraz jest... Jak jest? W sądzie zeznawała pani sama czy przez adwokata? Nie pozwolili mi. Cóż, nawet adwokat nie może zakazać klientowi zeznań. Może je tylko odradzać. Na całym świecie każdy ma prawo zeznawać w swojej sprawie. Nawet jeśli 20 adwokatów doradza mu coś innego. To prawda. Ale ze mną było inaczej. Jeśli sędzia odrzuca wnioski przysięgłych, ponieważ nie chce, by trafiły do protokołu, jeśli chce kogoś zmusić, by robił to, co każe jego adwokat i nie pozwala na nic innego, sytuacja jest patowa. Nie mogłam zasiąść na miejscu świadka i dobrowolnie zeznawać, ponieważ mój adwokat powiedział, że jeśli tak zrobię, zrezygnuje z reprezentowania mnie w sądzie. To samo pani sędzia. Nie zgadzała się, bym zeznawała. Pani adwokat nie był najlepszy.
Dziękuję, że pan to powiedział. Ma więcej klientów w celach śmierci niż ktokolwiek inny. Tak, 21 w historii stanu. 21 lub 24. Rekordzista, to prawda. Jak pani na niego trafiła? Omawialiście jakąś strategię, cokolwiek? Nie miałam takiej szansy. Pierwszy raz zobaczyłam go 15 minut przed rozprawą. Nie było na nic czasu. Kiedy zaczęła się rozprawa, miałam siedzieć cicho. A wiedziałam, że nie mam dobrego reprezentanta prawnego, dobrego adwokata. Gdybym wiedziała, że jako obywatelka Wielkiej Brytanii mam prawo do konsularnej opieki prawnej, nie byłabym dziś w takiej sytuacji. Przede wszystkim nie skazano by mnie na śmierć. Mogłabym skorzystać z usług prywatnych detektywów, z pomocy zespołu prawnego, który zrobiłby to, co teraz robią moi prawnicy. Postarałby się ocalić mi życie. Jest pan obrońcą Lindy Carty. Tak, i jestem z tego dumny. Co było nie tak z jej procesem? W zasadzie nigdy nie miała procesu. Zachowano jedynie pozory. Była sędzia, ława przysięgłych, ale nie miała odpowiedniej obrony. Jej adwokat nie zrobił praktycznie nic. Nie rozmawiał ze świadkami. Przysięgli nigdy nie poznali jej wersji wydarzeń. Było dwóch świadków oskarżenia, którzy mogli jej bardzo pomóc. A obrońca Lindy nawet się z nimi nie spotkał. O kim pan mówi? Jeden z nich to funkcjonariusz DEA, Federalnej Agencji do Spraw Walki z Narkotykami. Linda była jego informatorką. Kiedy ją aresztowano, błagała, by zadzwonili do Charlie'ego Mathisa, agenta DEA. W ten sposób wypłynęło jego nazwisko. Ale jej obrońca nigdy się z nim nie spotkał. A pan Mathis mógł jej bardzo pomóc. Kiedy zajęliśmy się sprawą Lindy i spotkaliśmy się z panem Mathisem, powiedział, byłem zaskoczony, że jej prawnik do mnie zadzwonił. Chętnie bym jej pomógł. Zeznałbym, że nie jest niebezpieczna. Że przecież nigdy nie nawiązałbym z nią współpracy, gdyby była zdolna do takich rzeczy, jakie się jej zarzuca. Wyobraża pan sobie, jakie wrażenie na przysięgłych zrobiłoby takie zeznanie? Zwłaszcza w ustach świadka oskarżenia? Ale stało się inaczej, ponieważ jej prawnik w ogóle się tym nie zajął. Zwrócił pan też uwagę, że tej obywatelce brytyjskiej nie umożliwiono skorzystania z pomocy brytyjskich prawników. Tak. Zgodnie z międzynarodowymi umowami, jako obywatelka Wielkiej Brytanii miała prawo do takiego wsparcia. Gdyby tak się stało, jestem przekonany, że miałaby innego obrońcę i że brytyjski rząd udzieliłby jej pomocy. Tak właśnie było, kiedy się o tym dowiedzieli. Natychmiast zadzwonili do naszej kancelarii i zaproponowali wszechstronną pomoc. Co teraz jest pańskim celem? To właśnie jest najstraszniejsze. Od początku chcieliśmy wznowienia procesu. A według mnie, nawet nie wznowienia, tylko rozpoczęcia właściwego. Chcemy dać jej szansę do obrony. To nasz najważniejszy cel. Jesteśmy zaangażowani w tę sprawę od lat. Dążymy do apelacji. I wciąż próbujemy dać jej szansę na nowy, sprawiedliwy proces. A jeśli się nie uda? Jeśli się nie uda, pozostanie nam zwrócenie się do gubernatora i komisji zwolnień warunkowych, by jeszcze raz przeanalizowali sprawę. To ostateczność. I niestety w Teksasie szanse powodzenia są niewielkie. Gubernator Perry nie musi mnie lubić. Nikt nie twierdzi, że musi ułaskawić jakąś Lindę Carty.
Ale w pewnym momencie swojej kadencji powinien zadać sobie pytanie, czy ta kobieta zostanie stracona dlatego, że jest winna, czy dlatego, że stan nie zapewnił jej sprawiedliwego procesu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że bez względu na to, czy jest winna, czy nie, przy minimalnym wysiłku obrony nie zostałaby skazana na śmierć. To właśnie martwi mnie najbardziej jako prawnika. System zawiódł bez względu na nasz stosunek do kary śmierci. W tej sprawie wymiar sprawiedliwości zawiódł. To karygodne i właśnie dlatego od lat poświęcamy mnóstwo czasu i pieniędzy sprawie Lindy Carty. I nie przestaniemy aż do końca. Robicie to pro bono, bez wynagrodzenia. Do tej pory na wszystko wydaliśmy ponad 2 miliony dolarów. Tak. Nie dostaniemy wynagrodzenia. Nawet go nie oczekujemy. Robimy to, ponieważ to część filozofii naszej kancelarii, by zrewanżować się społeczeństwu. Moim zdaniem podobnie powinno postępować wielu ludzi, nie tylko prawników. Joanna Rodriguez, ofiara morderstwa, została pochowana w rodzinnym Meksyku, niedaleko miasta Guanajuato. Jej mąż Raimundo był zbyt zdruzgotany, by wrócić do Stanów. Dziś próbuje ułożyć sobie życie od nowa ze swoim synkiem. Problem polega na tym, że my, ludzie, wybiegamy naprzód. Zajmuje nas przyszłość. A jak wygląda obecna sytuacja? Linda Carty żyje. Jest w więzieniu. Boi się. Możemy z nią porozmawiać. Możemy poznać jej myśli. Możemy dostrzec w niej człowieka. Szybko zapominamy o przeszłości. Zapominamy, kto tu jest ofiarą. Nie Linda Carty, lecz Joanna. Ale jako, że jesteśmy zapatrzeni w przyszłość, a Linda wciąż żyje, zapominamy o osobie, która straciła życie. O tym właśnie staram się pamiętać, kiedy prowadzę jakąś sprawę, nawet zagrożoną karą śmierci. Linda Carty potrafi manipulować ludźmi, nawet z więzienia. Jest elokwentna, sprytna. Umie wzbudzić zaufanie. Widząc ją, nie wierzymy, że ktoś mógłby wymyślić tak potworny plan. Wolimy wierzyć, że ludzie z natury są mili i dobrzy. Chciałbym zaznaczyć, że nie próbuję na siłę dostrzec w niej człowieka. Ona po prostu nim jest. Trudno opisać, co czuję. Słowo rozpacz to za mało. Na tym etapie nie myślę, że wciąż mamy czas, że nadal możemy porozmawiać. Raczej każdego dnia czuję strach, że moja mama jutro umrze. To bardzo trudne. Oczywiście każdy kiedyś umrze. Jesteśmy na to przygotowani. Ale kiedy można poznać datę śmierci kogoś bliskiego, trudno opisać, co się właściwie czuje. Jak pani sobie z tym poradzi? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Na początku 2012 roku Linda Carty wciąż nie znała terminu swojej egzekucji.
nadal ma nadzieję na ponowny proces. Wersja polska na zlecenie Alekino Plus Studio Publishing. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Maciej Gudowski.